Spotkania dziennikarzy radia i telewizji z Mieczysławem Rakowskim mają długą tradycję. Dzisiejsze było pierwszym kontaktem z członkiem biura politycznego i sekretarzem Komitetu Centralnego PZPR odpowiedzialnym za propagandę. Mówiono o doskonaleniu pracy dziennikarskiej i o zadaniach wynikających zarówno z obrad ostatniego plenum, jak i z nowej sytuacji politycznej. Mieczysław Rakowski powiedział między innymi: chciałbym także, abyście odważniej atakowali postawy wyrażające się w poglądzie, że w Polsce nic dobrego się nie da zrobić. Nie wiem, czy nas stać na odwrócenie w ogóle tej fali pesymizmu, fali zwątpienia, obojętności, ale proszę o to, róbcie wszystko, co możliwe, żeby odwrócić ten fatalny bieg zdarzeń w Polsce wyrażający się w tym myśleniu, powtarzaniu tych opinii, że tutaj w naszym kraju, w tym kraju się mówi tak, prawda, w tym kraju się nie da nic zrobić. Jeśli nasze społeczeństwo, nasz naród, takie jest moje głębokie przekonanie, przeświadczenie, miałby się rozwijać dalej w tym pesymizmie, to najlepsza reforma gospodarcza nic nie poprawi. To nawet najlepsze jakieś postawy szlachetne, godne upowszechnienia nic nie zmienią. Otóż odwrócić tą falę narodowego pesymizmu to zadanie niezwykle ciężkie, zwłaszcza w sytuacji gospodarczej niekorzystnej dla człowieka pracy dzisiaj, ale jednak zadanie, którego trzeba się podejmować każdego dnia. Bo w przeciwnym razie po prostu, no nie chcę być pesymistą, ale spadniemy nie tylko na ostatnie miejsca w statystykach europejskich, ale nasze poczucie godności narodowej, nasze ambicje zostaną zepchnięte gdzieś w kąt i staniemy się zawali drogą w Europie wśród innych narodów. A moim zdaniem można pokusić się o to, by ten pesymizm redukować. Można.